Słuchajcie, ostatnio nakręciłem film, w którym rozwiązałem zagadkę tego kodu, tej daty, która została cały czas pokazywana przez różne multiwersy, czy to od Doom Studio, czy od Dark Zone, czy to od na przykład Zombie. Naprawdę bardzo dużo było spoilerów. Zostawcie lajka, jednak miałem rację. Mogę wam teraz to pokazać, bo jak widzicie, mamy nowy sklep, który jest tutaj w Skibidi Toilet i teraz dzięki temu możecie kupować nowe zabawki, które są tutaj, jak widzicie, wyświetlone. Tytuł jest nawet latający Skibidi Toilet Drone. Aż to zobaczę. Zobaczcie, tu mamy tego latającego Skibidi Drona. Kosztuje 200 zł, nawet 300, bo jeszcze przesyłka, koszt transportu jest dość duży i dostawa, słuchajcie, w grudniu dopiero, także mega słabo. Natomiast jest to coś fajnego, będziecie mogli sterować takim zabawka, no czy ona jest fajna, tutaj akurat mam co do tego wątpliwości, no może ktoś by chciał sterować takim dronem, nie? A w sumie to jest dronik, więc tym bardziej jest to mega fajna sprawa. Dobra, cofam co powiedziałem, bo tutaj jak widzicie to jest dron, tylko że w formie Skibidi Toilet, więc jeżeli ktoś zamierza kupić drona, no to tutaj macie, tylko pytanie czy jest tu kamera, nie? Bo jakby tu była kamera w tym, to jak najbardziej jest to coś ciekawego, ale chyba nie ma. Chyba nie ma tu kamery, prawda? Heavy duty vision goggles, large, ok, turrets. Ciekawe, chyba nie ma wbudowanej kamery, więc to jest taki dronik, żeby sobie tylko latać, nie filmować. Natomiast mamy tutaj na przykład kostium Speakermana. To jest dopiero ciekawe, jak ktoś by się chciał za Speakermana przebrać. To mamy tutaj kostium, a to jest dla dzieci, jak widzicie. Ty no, ale wiecie co mi się w tym nie podoba? To, że Boom robi serię dla starszych i on to przyznaje, a robi strój dla dzieci Speakermana. A ta seria jest totalnie nie dla dzieci, moi drodzy, więc to takie średnie, moim zdaniem takie podwójne standardy, więc to tak, ja zawsze mówię, że ta seria jest nie dla dzieci. Natomiast słuchajcie, no nie wiem, a on tutaj robi zabawki, które są dla dzieci. Ciekawe, czy ten kostium jest również taki dla młodszych. To nie jest pokazane. Boże, ale ta toaleta tak średnio wygląda, powiem wam szczerze. Wyobrażacie sobie kogoś w czymś takim? Nie wierzę, 200 zł to kosztuje. Na Amazonie jakiś Big W, Spirit, Target. Czekajcie, czy nie lepiej opłacałoby się na Targecie takie rzeczy? Target jest skąd? Z Chin? Nie. Target Brands in ten. To by warto było sprawdzić, jakby był jakiś na przykład z Wielkiej Brytanii, czy gdzieś z Europy sklep, to jest dla nas lepsze, bo ono może być dostarczone. Jak widzicie, tu chyba nie ma Warszawy nawet, czyli to nie jest w Europie. Także ciekawe rzeczy tu można wykupić, naprawdę. Mamy co jeszcze? Tutaj jakieś za 237 zł normalnie. Skibidi Toilet Mystery Pack, nie? Ty, ale u niego to można kupić nawet. Czy tu jest dostępna Polska? Jest Poland, patrzcie. Giant Mystery... Czekajcie, co tu jest? Przetłumaczmy sobie to na polski. Okej, okay, czyli Giant Mystery Toilet, to jest toaleta z wirującym ładunkiem i teleskopową wyskakującą głowicą, a także pełna kolekcjonerskich tajemniczych niespodzianek, w tym minifigurek i innych. Oczywiście żadna toaleta nie jest kompletna bez dźwięku spłukiwania. Serio? Interaktywna zabawa toaletowa. Mystery jest to najzabawniejsza, najbardziej interaktywna zabawka toaletowa Skibidi. Głowa z naładowanymi gałązkami wyskakuje tak jak na filmach, a nawet odtwarza popularne dźwięki z wirusowego hitu. Ten zestaw zawiera niespodzianki do otwarcia, więc nigdy nie wiesz, do kogo dostaniesz. Nowy zestaw pełni również funkcję ogromnej figurki kolekcjonerskiej, którą fani mogą dodać do swojej kolekcji. Jezus Maryja. No średnio mi się to podoba. No tutaj jest też jakiś mystery paczka z takimi większymi. To są pluszaki chyba, jeżeli się nie mylę. Natomiast tutaj mamy już takie, wiecie, gdzie możemy sobie kupować te paczki i figurki, kolekcjonować.
Blind Content, Mystery Picture, nie? To jest tam Mystery. Więc ciekawe. No i co myślicie, słuchajcie? Cały sekret został rozwiązany. Ja się zastanawiam, może kupimy takie, zamówię takie figurki i zrobimy sobie opening. Kto wie? Fajnie by to było. To kosztuje 20 zł, słuchajcie. Aż sprawdzę. No być może się zainteresuje tym tematem, bo jeżeli tak, no to tu macie, patrzcie, te są za 40 zł. To są jakieś, w sumie ten sam rozmiar postaci, że tylko, że tutaj... A nie, to jest, czemu to jest 40 zł? Aha, bo tu są większe te figurki. Te mają 2,5, a te 4,5 cala chyba, tak? To są cale. Dla dzieci od 13 roku życia. Więc widzicie, no cała ta nasza zagwozdka się rozwiązała. Mamy tu nowy rodzaj zabawek, tylko nie sądziłem, czemu jakby multiwersy, multiświaty to w jakiś sposób reklamują. Być może będzie w przyszłości tak, że jakby, wiecie, dostaną swoje zabawki, te multiwersy i boom, się będzie dzielił jakoś przychodami i tak dalej. No bo innej opcji tu nie widzę. Natomiast figurki, no tu mamy G-Mana, mamy Plungera, mamy TV-Mana, mamy Speaker Woman, TV Woman, zwykłego speakera, zwykłą kamerę i zwykłego Skibidi Toilet. Ciekawe. No G-Man, chyba każdy by chciał mieć Plungera i G-Mana, nie? I TV Woman pewnie. No i może Dark, czy tam kobietę głośnik, więc... No spoko, bo tu mamy, te są zabawki jakieś takie średnie się wydają, nie? Takie średnie, przynajmniej ta twarz, no co to jest? To nie wygląda jak Skibidi Toilet, ale to wyglądają jak pluszaki bardziej, nie? To widać, że to są pluszaki. Ej, no powiem wam szczerze, że no trochę... Shop Alliance, Shop Titans. Tutaj tytani, figurki. I tutaj możemy kupić, nie? To już jest bezpośrednio z jego sklepu, natomiast tamto jest poprzez Amazona. Kurde, ty, tytan TV Man, fajnie wygląda. No to jest bardziej Cinema Man. Ten ładnie wygląda, tylko to jest mega drogie, 200 zł. No spoko. Jeżeli wejdziemy sobie na stronę główną, to mamy też Titan TV Man's Plan. Jak widzicie. Ty, to lepsza jakość jest tego obrazu. O kurde, to jest full screen. W ogóle ma być full screen tego shorta, więc pewnie zostanie dodany w jakiś tam, wiecie, w... Ty, czekajcie, tu jest fioletowe. Tu jest ten Skibidi Toilet, to jest Skibidi Toilet, Boże, Astro ten mniejszy, nie? Oni tu go biorą do badań. A ten tu coś naprawia, TV Mana, patrzcie, przyspawa coś. To myśmy to przeoczyli. Z tego co widzę. No kurka, nie wygląda to źle. Słuchajcie, spodziewałem się czegoś lepszego po tych figurkach, ale no niech będzie, no jeden problem rozwiązany. Udało mi się, dostałem też informację wcześniej od Ultimaxa, bo w ogóle to od niego to skojarzyłem, że on zaczął coś reklamować już miesiąc wcześniej, ale nie chciałem tego mówić oczywiście, no bo nie będę ich sekretów ujawniał. No ale widzicie, co, dajcie znać co sądzicie.